Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. W tym filmie zajmiemy się wymianą oleju w moim Maserati, bo przyszedł na to czas. Oraz ze względu na to, że autko już jest 2 lata po remoncie kapitalnym, przejechał 30 tysięcy. Postanowiłem, że dzisiaj przy okazji wymiany jeszcze zdejmę miskę i zobaczymy, jak wygląda nasz ołóweczek po 30 tysiącach. Przy regularnej wymianie oleju, przy stosowaniu chemii, takie jak pukanki czy ceratek. I zobaczymy, jak to tam wygląda, czy jest zużycie na ołówku, czy nie ma. Wszystko razem dzisiaj zobaczymy. Także zabieramy się za robotę. Ja najpierw wleję pukaneczkę, wypukam to, a później będziemy działać dalej. Mamy otwarte, wlewam pukaneczkę, powolutku. Silnik jest rozgrzany, więc powolutku. Dobra, zalane, koreczek. I odpalamy. Tak jak instrukcja, 10-15 minut, ja dam mu po prostu z 15. No i co, później auto w górę, będziemy spuszczać ten olej. Miejsce już na stole, tak to wygląda. Co, ona przeciekała, tak? Tak wygląda, tu nie ma. A tu tak jakby przeciekała. No to niekoniecznie. Dobra, ale interesuje nam, czy coś mamy w oleju, czy coś nam się nazbierało. Ale jak sami widzicie, jest czyściutko. Tyle jeszcze oleju zostaje, proszę Was, po spuszczeniu to przez korek. Przy czym auto stoi w taki sposób, więc jeśli będziemy korzystać z odcesarki, to ciekawe, ile zostaje. Muszę kiedyś przetestować. Dobra, tak to wygląda. Umyjemy, no i co? Wyczyścimy, przygotujemy do montażu. Idziemy zobaczyć, co tam pod autem. Tak mam pod spodem, proszę bardzo. Numer 4. Niby olej ma różne rzeczy czyszczące, ale rozpuścił, ale nie zmył. Co to za... Dobra, teraz jest dobrze. Co tu mamy? Tak to wygląda. Gładzie cylindrów zobaczymy, nie zobaczymy. Ten jest na dole. Tak to wygląda. Jak według mnie w miarę czyściutko tu jest. Dobra, zaraz dobierzemy się do naszego ołówka, który jest tu, z tej strony. Czy da się to zrobić, nie demontując wałków balansujących. Mamy go tutaj, ten nasz ołóweczek. O, w tym miejscu. Nie będzie widać. Zobaczymy, może zdemontujemy, żeby mieć to na stole i wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Zegarek na miejscu, także wszystko na razie wygląda w porządku. Zaraz pomyślę. Nasza płyta z wałkami balansującymi i z naszą pompą oleju już jest na stole. Zaraz ją odwrócę tutaj i wyjmiemy nasz ołóweczek. Tutaj go już widać. I zobaczymy, czy ma jakieś zużycie po 2 latach i 30 tysiącach przejechanych kilometrów. Zegarek już wyjęty. Dobra, spróbujemy mu tu pomóc. Jakoś. Ładnie idzie. Nie powiem. Już jest? A, już jest. Opa, tak wygląda nasz ołóweczek. Zaraz go wytrzyszę i zobaczymy. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że widać, że już jest tutaj nadgryziony. Wszędzie on się jeszcze nie obrócił, ale myślę, że kolejne 30 tysięcy to mógłby nie przejechać. Tutaj jest mniejsze zużycie. Na tej dłuższej krawędzi jest nabicia, są nabicia, ale
jeszcze nie ma takiej, że się obkręcił. Mam nadzieję, że to widać. Przybliżymy. O, może tak będzie widać. Także dobrze, że tutaj zaglądamy. A więc radziłbym, jeśli ktoś ma już autko dłużej, już nim pojeździł, to zajrzeć. Mówię, 30 tysięcy temu nie było takiego problemu. Był równiutki, żadnych ubytków. Dobra, wymieniamy. Mam tu dwa. Zobaczymy, który pasuje bardziej. Ten krótszy, dajże. Mówię, zegarek będziemy zakładać. Płyta z wałkami na miejscu. Oczywiście nasz napęd pompy też jest na miejscu. Także pewnie będzie to działać bez żadnego problemu. Dalej, najważna sprawa. No, żeby zegar dobrze zapiąć, no ale to jest banalne, więc z montażem ołówka myślę, że spokojnie sobie poradzicie. Bardziej chodzi o tą płytę, jeśli będziecie demontować, no to trzeba ją zamontować poprawnie. Czyli trzeba ustawić silnik, żeby był na znaki, czyli pierwszy tłoczek do góry, w górnym martwym punkcie. No a tu na wałkach, tu jest takie wycięcie, ono powinno nam patrzeć tu w dół. Jest do tego oczywiście blokada specjalna, którą się przykręca, żeby ten wałek ustalić, zatrzymać, żeby on się nie przykręcał, ale nie ma takiej potrzeby, łatwo to trafić. On nie kręci się jakoś sam, nie przekręca się, także nie stawia jakichś oporów. Więc bez blokady spokojnie dacie sobie radę. No i teraz co do samej płyty, to jest płyta mocowana jest na 8 śrub. 6 jest większych, 2 mniejsze, 6, 8 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No i jest ważna kolejność dokręcania. Dokręcamy od środka, czyli to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. No i momenty też tutaj jest trochę przykombinowane, jak według mnie. Najpierw trzeba dokręcić to wszystko od ręki, później 6 Nm, później te większe 20, a mniejsze 13, zachowując oczywiście kolejność za każdym razem. No i ostatecznie wszystkie śruby trzeba dokręcić jeszcze na 90 stopni. Też z zachowaniem kolejności. No i wtedy będziemy mieli na miejscu zamontowaną. Dobra, czyścimy, zakładamy dekiel. Dobra, miska wymyta, oczywiście zewnątrz nie. Będziemy myć, jak się zamontuje. Położony silikonik, także idziemy montować. Pacerati złożone, ceratek wlany, także zaraz palimy. O, sam się po prostu dezaktywuje. Palimy i pilnujemy poziomu. Pasacik już wyjechał z garażu, jak sami widzicie. Już się nim przejechałem, zagrzał się. Teraz jeszcze odpocznie sobie troszkę. Zobaczymy, sprawdzę poziom na samym końcu. Jak sami widzieliście, nie był to głupi pomysł zajrzeć tam. Mając w waszych silnikach taki sam sposób napędu, pompy oleju, mi się wydaje, że lepiej dmuchać na zimne, zajrzeć tam co jakieś 30 tysięcy. To jest raz na 2 lata u mnie wyszło, u kogoś wyjdzie raz na 3 lata. A jeśli macie już takie auto jakiś czas, to też zalecam zajrzeć. No chyba, że macie 1.9, tam jest łańcuch, tam nie ma problemu. W tym filmiku to byłoby tyle. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. No i tradycyjnie widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!